Guido da Pietro urodził się około 1400 roku w Toskanii. W młodym wieku uczył się malarstwa we Florencji. Kiedy mając 20 lat odkrył w sobie powołanie do życia zakonnego, wstąpił do zreformowanego konwentu dominikanów we Fiesuli, który niedawno wybudował błogosławiony Jan Dominici. Około roku 420 otrzymał od niego habit oraz to samo imię. Śluby złożył około roku 1425. Po otrzymaniu święceń kapłańskich był dwa razy wikariuszem swojego konwentu, a następnie jego przeorem. Wiernie wypełniał swoje obowiązki zakonne, a w swoich dziełach malarskich przekazywał braciom i wiernym Boże tajemnice, które kontemplował na modlitwie i w czasie studium świętej prawdy. Wezwany do Rzymu przez papieża Eugeniusza IV, wymalował dwie kaplice w kościele świętych Piotra i w Pałacu Watykańskim. Na polecenie papieża Mikołaja V przyozdobił jego prywatną kaplicę i prywatny apartament. Pracował także w Kortonie, w konwencie świętego Dominika i w katedrze w Orvieto. Najbardziej jednak znane są freski w konwencie San Marco we Florencji. Gdy zwolniło się biskupstwo florenckie, Eugeniusz IV zaproponował jego objęcie Janowi. Brat Jan błagał papieża, aby nie musiał przyjmować tego obowiązku. Był nie mniej znakomitym malarzem, jak i miniaturzystą i niezwykle przykładnym mnichem, zapisał Giorgio Vascari. Głównym źródłem jego natchnienia było Pismo Święte. Był człowiekiem prostym i uczciwym, ubogim i pokornym. Także jego malarstwo jest pełne kontemplacji Bożego piękna, a zarazem prostoty. Ze względu na to, że umiał połączyć cnotliwe życie ze sztuką, otrzymał przydomek Fra Angelico, czyli braciszek anielski. Szeroko rozeszła się sława jego świętości i talentu. Zmarł w Rzymie 18 lutego 1455 roku w konwencie Santa Maria Sponza Minerva, gdzie do dzisiaj nad posadzką bazyliki znajduje się jego grób z marmurową podobizną. Beatyfikowany został przez papieża świętego Jana Pawła II w roku 1982. W Polsce uznawany jest za patrona historyków sztuki. Módlmy się. Boże, dzięki Twojej łasce, błogosławiony Jan z Fresoli wytrwale naśladował Chrystusa ubogiego i pokornego. Spraw za jego wstawiennictwem, abyśmy wiernie trwając w naszym powołaniu, osiągnęli doskonałość, której wzór nam dałeś w swoim Synu, Jezusie Chrystusie, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Christe Jesu, Kyrie.